jest dość ciemno, tak? W tej chwili Norwegia prowadzi bardzo duży program dla młodzieży, ukierunkowany z ogromnymi dotacjami dla swojej młodzieży, z ogromnymi dotacjami narodowymi do tego, aby przyjeżdżali do Polski i zdobywali w Polsce wykształcenie. Nie wiem, czy wiecie o tym. Zwłaszcza w zawodach medycznych. Opłaca im się przyjeżdżać na przykład do Lublina i Akademia Medyczna w tej chwili prowadzi bardzo duży nabór i jest to rocznikowo około 300 osób z krajów skandynawskich. Dania, Szwecja, Norwegia. Ponieważ my mamy bardzo, bardzo dobry system kształcenia. A Simon nie ma problemu, nasz znajomy pan majster, który w Norwegii pracuje, mówi, że ich stać, żeby kupić sobie domy, też ma. Józefa, patrona rzemieślników, akurat była panorama lubelska, nasz Wojtek udzielał wywiadu i na pytanie pani redaktor, którego chyba próbowała sprowokować, a dlaczego nie jesteś kucharzem? Jak to dlaczego? Bo lubię gotować. Uwierzcie mi, że jeśli chodzi akurat o naszą szkołę, bo to jest Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie imienia Jana Pilińskiego, mieści się przy ulicy Chopina 28, jest to szkoła trochę inaczej prowadzona niż inne szkoły zawodowe. Otóż uczniowie naszej szkoły nie mają zajęć praktycznych w ramach takich jakby pracowni, które znajdują się tuż przy szkole, tylko uczą się u mistrzów szkolących, czyli osób, które posiadają dyplomy mistrzowskie, a więc mają ogromną wiedzę, mają potencjał, przede wszystkim też uprawnienia i przez x lat zdobywane kwalifikacje. I tam już od pierwszej klasy mogą podejmować naukę. Kilka dni chodzą sobie do szkoły, to zależy od tego, czy jest się w pierwszej klasie, w drugiej czy w trzeciej. Resztę tygodnia spędza się już u rzemieślnika w konkretnym zakładzie, gdzie człowiek młody od początku uczy się tego zawodu. Spożywczego, który jest członkiem Izby na rynku. Kochani, Piotruś z Sebastianem to są moje dzieci, które są z nami już drugi rok. Mówię z nami, ponieważ prowadząc restaurację, pracując razem z ludźmi, my swoich uczniów traktujemy jako członków wspólnoty, która razem z nami pracuje. Piotruś, Sebastian będą przygotowywali dla Was, ja będę trochę opowiadała, natomiast oni będą w międzyczasie przygotowywali bardzo prostą rzecz, a mianowicie kanapeczki i koktajlowe. Każdy z nas ma urodziny, każdy z nas ma przyjaciół, który chciałby kiedyś do domu zaprosić. I zobaczycie, w jaki szybki, prosty sposób panowie dzisiaj przygotują coś, co podajemy z dodatkami smakowymi. Mamy coś takiego jak winerby smakowe, czyli są to wyciągi ziołowe, ponieważ tak jak Państwu się przedstawiłam, nasza restauracja pracuje na produktach tradycyjnych i lokalnych, czyli to, co jest w naszym regionie, to jest najbardziej wartościowe. Poszukujemy producentów, którzy mają zdrową, dobrą żywność. Aczkolwiek mamy pewne perturbacje w ustawach naszego państwa, ale staramy się je pokonać, żeby to nie wpływało na jakość żywności, którą prezentujemy. Piotruś robi to dłonią ubraną w rękawiczkę. Tak, samo ustawienie takiego stoiska prezentacyjnego ma to do siebie, że musimy mieć środki takie, które zapobiegają, żeby było fajnie, dobrze, czysto. Możemy to robić na oczach, ponieważ trzeba bardzo dobrze wymasować tą pastę serową. Piotruś wymasuje, wyrzuci rękawiczkę, założymy to dobrze u siebie, że robimy od podstaw, czyli od tak jakby zwykłego produktu, a mianowicie, jeśli na przykład robimy roladę z ryby, to ta ryba przy izbie kontroli zaczyna się to od momentu przyjęcia towaru, kiedy panowie przyjmując towar muszą sprawdzić daty przydatności do produkcji, muszą widzieć, kiedy został ten towar przygotowany, ponieważ jeśli jest to krótki termin przydatności, my tego towaru nie możemy przyjąć, to jest wycofywane w ogóle i wraca to do hurtowni. No, trzeba pilnować bardzo mocno hurtowni, przy szefowie kuchni potrafią zarabiać w granicach około 20 tysięcy miesięcznie. Takich pieniążków nigdy nie dostaniecie, będąc tylko i wyłącznie osobami, które korzystają z wykształcenia średniego, licealnego i wyższego.
My mamy u siebie pracowników, którzy przeszli, tak jak pani Marta mówiła, od najniższego szczebla. Ponieważ w zależności od tego, do jakiego zakładu pracy trafią, nigdy nie wskazujemy my swoich, robiąc, czy jeszcze się to kultywuje. W tej chwili moje działania są nastawione na to, żeby łączyć tą tradycję, która jeszcze jest w naszym regionie, z młodym pokoleniem. Ponieważ to pokolenie, które już jest powiedzmy w wieku mojego syna, było w pewnym momencie zdegustowane prostym jedzeniem. Czyli naszym. Oni woleli pizzę, oni woleli jakąś tam, prawda, formę kuchni włoskiej, tam, typu jakąś tam sałatkę. W naszym regionie też są sałatki. Czy wiecie?